Hej, ja jestem Patryk i zapraszam na recenzję Samsunga Galaxy A7. Wygląd i wykonanie. Przodu na górze i na dole znajdują się symetryczne ramki, są duże. Na górnej ramce najważniejszych rzeczy znajduje się kamerka, głośnik do rozmów i do aparatu oraz do powiadomień. Wyświetlacz jest dokładnie sześciosalowy. To jest szklany i są na nim trzy aparaty oraz dioda. Moim zdaniem prezentuje się to naprawdę dobrze. Na prawym boku są przyciski do regulacji głośności i przycisk zasilania, który jednocześnie jest przyciskiem linii papilarnym. Na lewym boku znajduje się slot na dwie karty SIM i kartę SD. Tak, może się włożyć jednocześnie trzy karty. Na dolnej ramce mamy USB, niestety nie typu C. Szkoda, nawet niektórych smartfonach za niecałe 1000 zł jest USB-C, a to jest mikro USB. Świetnie do mini jack. Ramki są wykonane z tutnego tworzywa. Wyświetlacz to super AMOLED o rozdzielczości Full HD plus 6-calowy wyświetlacz, daje nam zagęszczenie na poziomie 411 ppi, więc ostrość jest dobra. Ekran jest proporcją 18:9. Kolory są oczywiście bardzo fajne. Możemy je edytować, mamy tryb czytania, jasność minimalna i maksymalna jest ok. Działanie. Smartfon pracuje pod kontrolą Exynosa 7885 i ARM Mali G71. Telefon posiada 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon jest na tą cenę, którą może się sprawdzić w opisie, chodzi bardziej wolno niż szybko. Ostatnio dostawałem Xiaomi Mi 8 Lite, który jest trochę tańszy i działał zdecydowanie lepiej. Mimo to aplikacja wspierają się bez problemu. Gry również chodzą ok, ale jest bardziej wymagające gry bardzo klatkują. A Xiaomi Mi 8 Lite takich problemów nie zobaczy się. Oprogramowanie. A7 pracuje pod kontrolą Androida 8 nakładki Samsunga, której nie wiem, jak się wymawia. W każdym razie jest to wersja 9. Nakładka jest całkiem ok, jest dużo możliwości personalizacji, ale na pierwszy rzut oka są trochę ukryte. Dopiero jak go trochę poużywałem, znalazłem więcej funkcji i możliwości personalizacji. Są gesty moim zdaniem bardzo fajne. Aplikacja producenta jest całkiem sporo, jest Bisbee, ale to jest kompletnie nieprzydatne moim zdaniem. Zabezpieczenia. Jest świetny linii papilarny, który działa bardzo średnio. Nie trzeba trzymać palca, żeby się odblokował, ale nie zawsze działa. A jak działa, to proces odblokowywania trwa bardzo długo. Jest również rozpoznawanie twarzy, jeśli mam bezczory, to świetnie linii papilarnych jest znacznie lepszym sposobem odblokowywania niż rozpoznawanie twarzy. Audio. Jest pojedynczy głośny, ale jest on średni. Jak już wspomniałem na początku tej recenzji, istnieje do mini jack. Aparat. Tu mam aż 3 aparaty, przez co jedynie mam więcej roboty tak naprawdę. 24 megapikselowy główny, 8 megapikselowy szerokokątny oraz 5 megapikselowy służący do rozmazywania tła. Przodu znajduje się również 24 megapikselowa kamerka. Jest trochę trybów, zdjęcia są ok, ale nie powalają. Chłopcy w warunkach oświetleniowych jest bardzo średnio, a wynoszę nic nie widać tak naprawdę. Zdjęcia zrobione aparatem szerokokątnym są bardzo zaokrąglone po bokach, ale na szczęście jest korekcja kształtu, która bardzo pomaga. Zdjęcia zrobione aparatem szerokokątnym mają inne kolory niż zdjęcia zrobione aparatem głównym. Jeśli chodzi o zdjęcia portretowe, to jest taka trochę loteria. Raz wyjdzie ok, a innym razem wyjdzie beznadziejnie. W filmie możemy nagrywać Full HD, 30 klatkach na sekundę, nie ma 4K. W filmie włączonym tam, gdzie są ok, selfie tam, gdzie są ok. Bateria. Bateria wytrzymuje około 4 godzin pracy przy włączonym ekranie. Czasem więcej. Nie ma szybkiego ładowania. Cena i podsumowanie. Aktualną cenę tego smartfona możecie sprawdzić w linka w opisie. Jeszcze dodatkowo wejdziecie na konkretny sklep, ja dostanę małą prowizję. Ja po korzystaniu z Samsunga Galaxy A7 byłem średnio zadowolony. Za tą cenę możemy znaleźć dużo, dużo lepsze urządzenia. A na pewno dużo szybsze. Nawet aparat nie jest spoko. Miałem nadzieję, że to będzie... że to aparat właśnie będzie największym plusem, a wcale to nie jest. To by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.